Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym się z Wami podzielić pierwszymi wrażeniami z użytkowania Huawei Nova Plus. W unboxingu Mateusza widzieliście kolor złoty, dlatego że taki też dostaliśmy od Huawei do testów, natomiast ja dostałem do testów kolor szary, a właściwie czarny. I z przodu ten telefon prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, ze względu na to, że zmniejszono tutaj praktycznie do zera ramki. Jak widzicie, tutaj jest bardzo cienka krawędź. Ona jest jeszcze zaoblona w technologii 2,5D, więc wygląda to bardzo estetycznie, a jednocześnie zmniejsza objętość tego telefonu. Producent twierdzi, że zastosowany tutaj ekran, czyli 5,5 cala, w rzeczywistości ma przypominać nam bardziej 5,4, 5,3 cala, tak też mówił na konferencji. I muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście ten telefon jesteśmy w stanie nawet obsłużyć jedną ręką i to nie jest zbyt uciążliwe, nawet dla osób, które będą miały mniejsze dłonie. Natomiast Huawei jak najbardziej daje nam tą funkcję, którą znamy z poprzednich modeli, czyli możliwość po prostu zmniejszenia tego ekranu jednym przesunięciem. Niestety, tutaj jeśli chodzi o plus ramki, świetnie, natomiast dalej tutaj na spodzie, jak widzicie, nie jest to najlepiej zagospodarowane miejsce, po prostu tylko właściwie napis Huawei i dużo tej niewykorzystanej czarnej przestrzeni nam zostaje i to uważam za minus. Z tyłu ten telefon naprawdę też prezentuje się świetnie, jest to aluminium, tutaj na górze mamy dwa takie małe plastiki, które absolutnie nie wpływają ani na estetykę, ani na funkcjonalność. Chodzi o to, żeby po prostu anteny były dostępne i nic nie zakłócało nam naszej sieci komórkowej Wi-Fi czy też Bluetooth. Czytnik linii papilarnych udoskonalony jeszcze bardziej. Chińczycy zawsze słynęli z tego, że mieli naprawdę jedne z najlepszych czytników na rynku. Huawei poszedł o krok dalej. Jest to czytnik czterostopniowy. Wykorzystuje on kilka warstw zawartych w naszych liniach papilarnych. No i dzięki temu po prostu ten telefon odblokowuje się błyskawicznie. Starczy dotknąć i mamy odblokowany telefon. I niezależnie czy mamy mokre ręce, czy mamy brudne ręce, ten czytnik zczyta nam palec absolutnie błyskawicznie i to uważam za ogromny plus. W telefonie zastosowano także USB typu C, co uważam za zaletę, dlatego że idziemy z duchem czasu i to jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak już mówiłem, mamy tutaj 5,5 cala, ekran Full HD, technologia IPS, która jest tutaj wykorzystana, spisuje się świetnie. Ten telefon ma bardzo dobre kąty widzenia, także czytelność w jasnym słońcu stoi także na bardzo wysokim poziomie, także nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jeśli chodzi o podzespoły, mamy tutaj Snapdragona 625 o taktowaniu 2 GHz, jest to procesor Octa-Core. No i muszę przyznać, że daje sobie on radę ze wszystkimi, nawet najtrudniejszymi zadaniami w tym telefonie. Błyskawiczne uruchamianie aplikacji, zero przycięć, po prostu działa to bardzo płynnie. Do tego mamy tutaj 3 GB pamięci RAM i 32 GB wbudowanej pamięci, co jest naprawdę bardzo dobrym ruchem. Pamięć oczywiście możemy sobie rozszerzyć o kartę microSD do 200 GB, natomiast mamy tutaj slot kart SIM, który jest hybrydowy, więc albo używamy telefonu w trybie dual SIM, albo jedna karta SIM plus karta pamięci. Udoskonalono także aparat, zarówno tylny, jak i przedni. Z przodu mamy 8 megapikseli, jest to aparat, który ma jeszcze nowy tryb upiększania, który mogliście zobaczyć m.in. na Twitterze, kiedy byliśmy na premierze właśnie tego telefonu, a z tyłu mamy 16 megapikseli. O aparacie powiemy Wam dokładnie w recenzji, natomiast tak jak mówię, pierwsze wrażenia, telefon robi naprawdę bardzo dobre, jest szybki, do tego waży 160 gramów, więc nie jest on zbyt ciężki. Te zaoblenia z tyłu i z przodu dają tak naprawdę wrażenie, jakbyśmy używali troszeczkę mniejszego smartfona. Niewątpliwie także fajnym produktem będzie Huawei Nova, który ma 5 cali, a i warto jeszcze powiedzieć o baterii. Tego smartfona testuję już około 6-7 dni i tutaj jest bateria 3340 mAh, która na ekranie pozwala pracować temu smartfonowi od 6 do 8 godzin i to przy dosyć sporym obciążeniu, ze wszystkimi skonfigurowanymi kanałami społecznościowymi, mailowymi, także zapowiada się to naprawdę niezły smartfon, który już wkrótce wejdzie do sprzedaży. My bierzemy się dalej za testy, zapraszamy Was do subskrypcji tego kanału, jeśli nie chcecie przegapić pełnej recenzji tego telefonu, a także do pozostawienia łapki w górę, jeśli materiał Wam się podobał, i do komentarzy, jeśli chcecie zapytać nas albo podyskutować o tym telefonie. Czołem!